Cześć, Piotr, Beata. Miło. Nie poznajesz po głosie. Przepraszam, że znowu zawracam ci głowę, ale mam do ciebie ogromną prośbę. Nie mogę się do nikogo, wiesz, z tym zwrócić. Moja mama ma dzisiaj zajęty wieczór, ojciec też, a teściowa... Zresztą nieważne. Czy mógłbyś dzisiaj wyjątkowo odebrać Jasia ze szkoły? Ale Małgosię też. To miłe, ale mam jeszcze jedną prośbę. Czy oboje mogliby na mnie zaczekać u ciebie? No mam coś pilnego do załatwienia. Tak? Naprawdę nie robi ci to kłopotu? Nie, żadnego. Akurat dzisiaj mam wolne popołudnie. Zresztą zawsze chętnie spotkam się z Jasiem. Z Małgosią również. No pewnie. Wiesz, że ja bardzo lubię rozmawiać z małymi ludźmi. Ich świat jest znacznie prostszy i milszy od naszego. Ale Beata, mogę zadać ci jedno pytanie? Czy ta nagła sprawa to... chodzi o Jacka? Widzę, Piotr, że mnie dobrze znasz. Po prostu Jacek zapowiedział dziś, że później wróci i... Wiem, że to idiotyczne, chodzić za własnym mężem, sprawdzać go, ale... postanowiłam raz na zawsze rozwiązać ten problem. I po prostu pojadę tam pod bank i sprawdzę, z kim... co go tak naprawdę zatrzymało. Czy to praca, czy... jakaś inna przyczyna.